Cześć, witam Was! Z tej strony Mateusz Balcerek, redaktor naczelny portalu Oceniamy Deweloperów. Tradycyjnie zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału i odwiedzenia naszej strony internetowej. Moim dzisiejszym gościem jest już dobrze Wam znany Michał Wleklik z firmy Rey del Barrio, doradca, pośrednik nieruchomościowy. Od niedawna szkoleniowiec. Od niedawna szkoleniowiec, o tym też sobie troszeczkę porozmawiamy. Dzisiaj chcemy ruszyć z takim cyklem rozmów, rozmów bardzo ogólnych, w których poruszymy najbardziej ogólne zagadnienia z tematyki nieruchomościowej, mieszkaniowej. I właśnie po to zaprosiłem Michała, który ma ogromne doświadczenie w tej branży, żeby trochę nam opowiedział, co jest lepsze: dom czy mieszkanie, no i dla kogo. Zacznijmy, Michale, w takim razie. Przychodzi do Ciebie klient, mówi, że ma taki i taki budżet. W jakiej sytuacji radziłbyś mu kupić dom, a w jakiej mieszkanie? Pytanie bardzo ogólne, no, ale postarajmy się odpowiedzieć po żołniersku. Jeśli przychodzi do mnie klient i traktuje mnie jako eksperta, no to zawiódłbym jego oczekiwania. Gdybym nie odpowiedział, to zależy. A w Sandler Training, gdzie rozpocząłem onboarding, żeby zostać oficjalnym szkoleniem, są właściwie konsultantem Sandlera, mówimy, że dany produkt nigdy nie ma wad albo zalet, tylko ma cechy. Tak naprawdę ja w to bardzo wierzę, bo ciężko mi sobie wyobrazić, żeby znalazła się jakaś nieruchomość, czy to będzie mieszkanie, czy to będzie dom, która odpowiadałaby totalnie wszystkim. Pod każdym kątem. Więc nie mogę odpowiedzieć, że doradziłbym klientowi X, że lepszy jest dom bądź mieszkanie, bo to tak naprawdę w pierwszej kolejności zależy od tego, jaka jest jego aktualna sytuacja, z czym się boryka, co by chciał mieć, jakby swoje życie chciał zmienić. Jest tu bardzo, bardzo wiele zmiennych. Ale to w takim razie może przejdźmy do sytuacji bieżącej. Wiadomo, co się dzieje na rynku nieruchomości. Jest bałagan mówiąc bardzo delikatnie. Wysokie raty kredytów, wysokie ceny materiałów budowlanych, to wszystko się napędza inflacją. Już pojawiają się ludzie, którzy mówią, że to wszystko może się rozpaść. Te ceny niedługo spadną, że niedługo będziemy mieli bankructwa. No, ile ekspertów tyle opinii? I o ile oczywiście nie było Ci łatwo odpowiedzieć na takie ogólne pytanie, co jest lepsze, to może skupmy się na tym. Jakie wady i zalety ma zakup mieszkania, a jakie zakup domu w tej dzisiejszej sytuacji na rynku? To jest dzisiejsza sytuacja, dzisiejszą sytuacją, ale też warto powiedzieć o takich ponadczasowych wyzwaniach związanych z zakupem domu, a, a szczególnie z budową domu. Bo co innego dom kupić, gdzie on stoi, gotowy, wchodzimy, wykańczamy, a co innego go zbudować. Kupno działki to jest w ogóle inna historia. Też działki w czasie pandemii dosyć mocno zmieniły się a w dobro tak naprawdę. Luksusowe, którego, którego, o które ciężko które ciężko znaleźć. I sporo osób, które podejmuje się w ogóle budowy domu, e, mam na, na myśli teraz konkretnie taką jedną parę, która sprzedaje aktualnie mieszkanie, bo właśnie kończy budowę domu, e, opowiada mi, że nie spodziewało się, co to za droga? Droga przez Mękę to i tak mało powiedziane, bazując na tym, co oni mi przekazali. I to jakie są ich główne problemy? Wejdę Ci w słowo. To jest w tym momencie koszty materiałów budowlanych czy problem z ekipami? Bo to są główne dwie rzeczy, które mam teraz na myśli. To są absolutnie dwa podstawowe problemy. Ten budżet, to znowu inna, inna osoba, która gdzieś tam wie, że właśnie rozpoczyna budowę domu. Już mówiła mi ostatnio, że budżet zmienił się już dwa razy i dwa razy po 10-20%. A, bo tak te ceny po prostu się zmieniają, galopują, mało kto jest w stanie obiecać ile będzie kosztowało wykończenie nieruchomości, zresztą mieszkaniem mieszkanie jest podobnie, co do złotówki w ciągu najbliższych nie wiem, dwóch, trzech tygodni. To się zawsze może zmienić, zawsze trzeba doliczyć sobie jeszcze co najmniej te 10%. A więc ceny to jest jedno. Drugie, dostępność tych materiałów. No bo to, że to się jest drogie, no to powiedzmy, że jeszcze na to masz na to budżet, to pół biedy. Ale jak tego nie ma i nie wiadomo kiedy będzie, albo będzie, albo nie będzie, no jak tutaj coś zaplanować? Ekipa musi wiedzieć, kiedy ma wejść. A jeżeli ekipa nie będzie miała materiału. Mają terminy. No to dobra ekipa, jak wiemy, jest na wagę złota. Ktoś jest dobry, to nie robi sobie ogłoszenia A, remonty, tylko ma terminy na rok do przodu. A ekipi, raz że dobrych jest, nie, powiedzmy, że nie ma nie wiadomo jakiego szaleństwa, ale też w związku z, ak z aktualną, smutną sytuacją na wschodzie, a sporo osób, które no, gdzieś tam parały się wykończeniówką, wyjechały walczyć o, o swoją ojczyznę, więc tak naprawdę braki kadrowe, jak to się można wyrazić, też są zauważalne. Także mało jest osób, mało jest dostępnych produktów, a te, które są, są drogie. A plus zdarzają się po prostu takie tradycyjne opóźnienia, obsłówki. Wykończenie domu jest to tematyka, która wymaga no, kilku Exceli, nie jednego, żeby to wszystko zaplanować. Sam koszt wykończenia. No, łatwiej oszacować przy mieszkaniu, gdzie znasz jakiś metraż, wiesz, że masz, no nie, masz, masz mieszkanie, masz kuchnię, łazienkę, tak dalej, balkon, koniec. A przy domu jeszcze dochodzi czy garaż, tak. czy ogródek. A to jest to po prostu bez dnia, wszystko znowu zależy od tego, czego byś oczekiwał od tego... plus przy mieszkaniu największy plus jest taki, że po prostu często może by wziąć jakąś ekipę. Dużo jest teraz firm parających się wykończeniem wnętrz i już jakby znalezienie odpowiedniej ekipy spoczywa na ich barkach, a nie na naszych. Jeżeli zdecydujemy się na taką usługę, w domu tak jak powiedziałeś jest to trudniej, bo mamy kilka tych elementów, tak, czyli ogród, wnętrze, Jakiś remont ewentualnie, jeżeli nie budujemy tego domu od zera, yy, to wszystko wygląda faktycznie na bardziej skomplikowane. Ale z drugiej strony, przepraszam, też dom daje więcej możliwości, bo szczególnie budując dom, możesz poprzestawiać wszystko tak, jakbyś chciał. Zaplanować sobie wszystko od totalnie pod siebie, totalnie pod swoje potrzeby i oczekiwania. Jak kupujesz mieszkanie od dewelopera, ok, na pewnym etapie jesteś w stanie wprowadzać pewne zmiany. Jak kupujesz mieszkanie z rynku wtórnego, no to możesz wprowadzić takie zmiany, jakie pozwala Ci konstrukcja budynku. Które ściany są nośne, które działowe, niektóre nośne, gdzieś tam powiedzmy jeszcze, też można ruszyć. To wszystko oczywiście zależy od zgody administracji. Ale w dalszym ciągu no, są pewne ograniczenia. Wchodzisz, jesteś w jakimś zamkniętym scenariuszu. No i to znowu, zależy kto czego oczekuje. Przy mieszkaniu trochę łatwiej zaprognozować koszt, bo to jest, kiedyś się mówiło dawno temu, jak jeszcze pamiętam, że to jest ten 1000 metrów. Teraz brzmi jak cudowne wspomnienie, a teraz mówi się bardziej o dwóch, a tak naprawdę jak ktoś kupuje mieszkanie z rynku wtórnego, które wymaga mniejszego bądź większego, ale jednak remontu, no to co najmniej trzeba się 2,5, no bo nikt nie przyjdzie za darmo, nie zerwie tych starych paneli PCV czy innej bazerii ze ściany, tylko to kosztuje wygładzenie, wyczyszczenie, to jest po prostu mnóstwo roboty. I na to trzeba mieć czas, pieniądze, ludzi i pomysł. Tutaj mówiliśmy o kwestii aranżacji, remontu lub budowy domu, czy też mieszkania w przypadku remontu i aranżacji, ale to, o czym mówiliśmy jeszcze przed włączeniem naszych kamer, czyli kwestia utrzymania to jest teraz coś, co na pewno trzeba mieć na uwadze. Kwestia energii, która też rośnie w domu na pewno tej energii zużyjemy dużo więcej. Kwestia utrzymania takiej posesji była taka moda. Na pewno to zauważyłeś, właśnie, jako osoba z dużym doświadczeniem w tej branży, że ludzie chętnie kupowali sobie domki gdzieś w odległych dzielnicach czy poza miastem. No ale jest kwestia tego, że o to wszystko trzeba zadbać. Tak? Trzeba odśnieżyć, zgrabić liście. Po prostu po dwóch, trzech sezonach zewnętrzne ściany, jeżeli nie mamy administracji, tak, bo mamy jeden domek, one się degradują, gdzieś tam może się pojawić rdza na elementach metalowych. No to wszystko powoduje, że utrzymanie domu nie jest takie proste, jak wielu, zwłaszcza młodym ludziom się wydaje. No tak, no. każdy, kto nie mieszka w domu, przyzwyczajony jest do tego, że płaci ten czynsz i cyk. Czy to spółdzielnia, czy to wspólnota, ktoś to po prostu ogarnia. Ja akurat mam ze sobą i. Okres mieszkania w domu i mieszkania w mieszkaniu. No i na pewno zrozumie mnie każdy, kto zobaczywszy zimą płatki śniegu, nie pomyślał o jak piękna jest zima, tylko od razu skojarzył, że trzeba właśnie odświeżyć, a jeszcze w sumie chodnik, o jezus, Maria, no muszę w takim razie wcześniej wstać. Więc no, są blaski i cienie. Koszty związane z samym utrzymaniem, no to jest jedna kwestia. Jak masz mieszkanie, no to masz ten czynsz, masz opłatę za prąd, też powiedzmy w miarę do przewidzenia. Czasem możesz mieć jeszcze gaz w budynku, to musimy mieć w starszym budownictwie oczywiście. No i tyle. A przy mieszkaniu, przy domu, przepraszam, jest to kwestia troszkę trudniejsza do zaprogramowania. Dochodzą koszty dodatkowe. Te opłaty są często wyższe, no bo gaz, jako taki potrzebny do, często w domu do ogrzania tej nieruchomości, no to jest rachunek już nie 200-300 zł, tylko podchodzi często i pod tysiąc. A zależy od tego, jak ten dom jest wysoki, jak jest duży oczywiście. Same koszty związane z posiadaniem domu, to no także koszty związane chociażby z podróżą, no bo tak jak słusznie zauważyłeś, często kupując dom, kupuje się gdzieś na obrzeżach, szeroko rozumianych, niekoniecznie gdzieś pod Warszawą, no, ale no nie w centrum miasta. Bo... No tak, no bardzo istotne są te kwestie właśnie lifestyle'owe, że tak jak mówisz, podróż, tu szkoła dla dziecka, wiadomo, że z tym zaczyna się pojawiać problem, gdzieś na przykład na dalszej Białęce czy, 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 czy w tego typu rejonach, że trzeba zawieźć gdzieś dalej. To jest jeden z najpopularniejszych powodów, dla których ludzie sprzedają domy. Jak pytam dla Dlaczego też sprzedają, to już ma dosyć być taksówkarzem. Dla dziecka, tak. Ale tak? Tak. dla no, dziecka. Te powody lifestyle'owe to, to, to faktycznie, tutaj są dziesiątki, pewnie moglibyśmy o nich mówić godzinami, przedstawiając plusy i minusy życia w domu czy też w mieszkaniu. Ale jeszcze yy, kończąc, może na dzisiaj ten wątek, chciałbym się Ciebie spytać jako eksperta. No, wyobraź sobie, że przychodzi do Ciebie kilka par. I pytanie jest, Panie Michele: dom czy mieszkanie? I teraz, może spróbuj wyprofilować taką osobę lub taką parę, do której bardziej pasuje mieszkanie, a do której dom. Zróbmy sobie taką zabawę myślową. Domy zazwyczaj wybierają osoby, które mają już za sobą no, przynajmniej kilka lat mieszkania w mieszkaniu, którym albo brakuje przestrzeni, mają powiedzmy gdzieś te 70, 80 metrów, ale czują, że to jest za mało. A jak porównują sobie zakup mieszkania w nowym budownictwie, takiego powiedzmy 100-metrowego z ogródkiem, to wychodzi im, że podobnie albo i taniej będzie postawić czy kupić dom troszkę dalej. Są to ludzie, którzy właśnie mają potrzebę takiego, nie wiem, a najczęściej ogródek jest tym, o czym ludzie marzą w kwestii związanych z domem. Czy to więcej miejsca na samochody, bo to można sobie postawić często dwa samochody. I teraz jest jeszcze jedna kwestia, którą ja zauważyłem z mojego doświadczenia, że w nowym budownictwie nawet tym niby o podwyższonym standardzie jest problem ze ścianami. Że jak mamy bardzo głośne dziecko gdzieś za ścianą, a bardzo głośnego psa, to słychać. No i myślę, że jednak ta prywatność w domu to też jest jakiś tak, istotny czynnik. Tak, jeżeli jest to dom wolno stojący, nigdy dookoła, hmm, znaczy dookoła sąsiedzi zawsze ja też będą. Ale nie w ściana w ścianę. Można sobie postawić żywopłot albo taki potar. No tak. Ja mieszkam w mieszkaniu, gdzie za ścianą swego czasu mieszkał miłośnik przygód kapitana Klosa. A że był trochę przygłuchy, no to regularnie okay. razem z nim słuchałem czołówki. Także, także takie doświadczenie mam. Więc to, to jest taka grupa, która, dla której właśnie ważniejsza będzie ta przestrzeń. Wolność, swoboda, prywatność, też zieleń, powiedzmy sobie, czy w ogóle ucieczka od takiego miejskiego zgiełku. Bo to nie jest tak, że każdy marzy o tym, żeby mieszkać w centrum albo w tych dzielnicach około centralnych, tylko część ludzi po prostu woli kontakt z naturą i to jest jak najbardziej ok. No ale są też grupy ludzi, które sobie absolutnie nie wyobrażają, żeby nie mieszkać w mieście żeby nie mieć tych komunikacji, czy to metrem, czy to autobusem, czy samochodem, do centrum w ciągu tych 15-20, góra 30 minut, które chcą mieć pod ręką całe takie życie towarzyskie, nocne, e, infrastrukturę sklepową, usługową, która oczywiście też w niższych miejscowościach jest, no ale nie na taką skalę jak w centrum Warszawy. Są to osoby, często, które absolutnie nie chcą mieć nic wspólnego z właśnie tym całym około domowym zestawem zadań. Z, czy z odśnieżaniem, czy z jakimś tam odmalowaniem, no każda rzecz, która się wydarzy z domem, czy to dach nagle przecieka, czy to coś jest z oknem, to nie ma tak, że się zadzwoni do pana Jana ze spółdzielni, żeby przyszedł i naprawił bo jest ekipa. Trzeba Tyguś... szukać, facho, szukać fachowca, już mówiliśmy o tym, jakie to jest ciężkie no, w czasach. No Właśnie, jak się znajdzie, to ma terminów pewnie. To jest raczej taka grupa ludzi, która stawia przede wszystkim na pewien komfort yy, lokalizacyjny, yy, na komfort z, z planowaniem budżetu, kosztów utrzymania. Myślę, że tak bym to podzielił, jeśli muszę. Myślę, że temat generalnie, jak na długość przedziennej naszej rozmowy, wyczerpaliśmy już bardzo dokładnie. Pan Michał na pewno, tutaj zostawiam Wam linka do jego filmu. Michał, Michał. Dla mnie tak, ale dla naszych widzów pan Michał. Zapraszam, Michał. <laughs> Michał zaprasza do e, firmy Rey del Barrio. Na pewno chętnie pomoże, chętnie doradzi, chętnie Wam też pomoże z zakupem, sprzedażą. E, a Wam oczywiście tradycyjnie życzę jak najwspanialszego domu albo jak najwspanialszego mieszkania. Myślę, że Michał się przyłączy do tych życzeń. Ja mam jeszcze idealnego rozwiązania dla tego, czego Wy potrzebujecie. Dokładnie. I widzimy się za tydzień. Jeszcze raz zachęcam Was do subskrypcji. Do zobaczenia.